Trenerze, 2 tygodnie do rozpoczęcia rozgrywek, pierwszy mecz w pełnym składzie, z tego co słyszymy. Co jeszcze zostało do zrobienia? No, powiedział Pan, bardzo dużo. No, musimy poprawić niektóre, przede wszystkim blok, obronę, bo tutaj gdzieś mamy jeszcze duże możliwości. Na tym na pewno będziemy teraz się skupiać i nad tym pracować elementem. No, to było pierwsze spotkanie, w którym przede wszystkim byliśmy wszystkie razem, nowa drużyna. No i początek meczu był dobry, nasza gra, wszystko szło po naszej myśli. No i potem rywalki się nakręciły i odwróciły mecz. Próbowałyśmy, dawałyśmy z siebie wszystko, ale no, niestety wyszliśmy z przegraną z tego spotkania. Widać było po zespole przeciwnym, że no, są już drugi sezon razem i na pewno to zgranie jest większe. Ten zespół potrzebuje czasu, ale myślę, że idziemy w dobrą stronę i myślę, że z każdym treningiem, z każdym meczem będzie coraz lepiej. Przede wszystkim musimy się wszystkie poznać, tak jakby uzupełniać nawzajem podczas właśnie takich meczy i takie mecze właśnie po to są. I myślę, że przez te 2 tygodnie wszystko zrobimy na 100%, żeby to dograć. Najmocniejszą Waszą stroną będzie? Siła ataku, przyjęcie i drużyna. Ja myślę, że będziemy walczyć. No nie mówię, że dzisiaj tej walki trochę zabrakło, bo no ciężko się gra po takim secie, znaczy ciężko. Wygranym zdecydowanie przechodzi się na drugą stronę i wydaje się, że to już wszystko jest załatwione. Się okazuje, że jedna akcja przeciwnika, gdzie tam zawodniczka poszła w trybuny i wyciągnęła bardzo ciężką piłkę, dało sygnał zespołowi przeciwnemu do tego, że można tutaj z nami grać i walczyć. I dobrze, no fajnie, taki mecz już potem był walki. Dzisiaj zespół z Krosna wygrał. Wyciągniemy, mam nadzieję, z tego wnioski i pójdziemy do przodu. Zespół to będzie mieszanka rutyny z młodością, czy jakaś na przykład szalona młodość, jak Pan na to patrzy? Wie Pan, no to było dzisiaj widać, że najlepszą zawodniczką była najmłodsza zawodniczka, także to Pan sam sobie odpowiedział na to pytanie. Żadna szalona młodość tutaj, wszystkie są bardzo doświadczonymi zawodniczkami, jak na swój wiek, starsze, młodsze i myślę, że to nie ma znaczenia w tym, czy ktoś jest starszy, czy nie. Jak już przyszedłem właściwie, to już 3/4 zespołu było gotowe i udało się ściągnąć te młodsze zawodniczki i mam nadzieję, że to powiązanie właśnie takiej rutyny z młodością będzie procentowało. Perspektywy są na pewno duże. Ja mówię, byłem tutaj ładnych parę lat temu, także niektórych ludzi poznaję i ta przyjaźń została. Natomiast miasto się zmieniło i to bardzo, bo tam nie było tego centrum handlowego, nawigator, także no to się na plus zmieniło i mam nadzieję, że ta siatkówka stanie na wysokości zadania i ten cel zrealizujemy, który mamy przed sobą. No, celem każdej drużyny, która gra w pierwszej lidze, powinien być awans do Tauron Ligi i naszym celem jest właśnie się tam dostanie i wygrywanie każdego następnego meczu, jakim będzie nam dane grać. Nie, no, tu nie ma nic do ukrycia. Zespół jest doświadczony, mamy walczyć o awans.